Skończyło się lato. Długie dnie, ciepło, błękitne niebo już za nami. Ja mieszkam w Krakowie, czyli przede mną i przed wszystkimi krakusami okres zanurzenia Krakowa w sferę chmur, mroku, zimna i wilgoci. I tak jak pory roku się zmieniają, tak zmienia się ramówka w Dominikanie.pl. Dla tych, dla których jesień jest okresem znienawidzonym, mamy na osłodę nasze nowości. Natomiast dla wszystkich jesieniar i jesieniarzy, którzy nie mogą się doczekać, aż zacznie się ten przedsmak zimy, czy w zasadzie posmak po lecie, mamy coś, co wzbogaci czas pod kocem i czas picia pumpkin spice latte chyba to się pije jesienią. W każdym razie jak mówiłem, czy może jeszcze to nie wybrzmiało, ale nie przepadam za jesienią i już jestem lekko taki oszołomiony tym momentem w roku, dlatego też dość trudno złożyć mi myśli, kiedy mówię do was dzisiaj. Natomiast chciałbym zacząć od tego, co bez względu na to, czy jest sierpień, wrzesień, październik, czy nawet luty, jest naszą ogromną radością w Dominikanie.pl. Chcę podziękować tym wszystkim z Was, naszym patronkom i patronom, którzy wspieracie nas swoimi pieniędzmi. Wierzę też, że wspieracie nas swoją modlitwą. To jest również dla nas bardzo ważne. Ale jestem bardzo wdzięczny i bardzo cieszę się z tego, że bez względu na porę roku, moment dnia wiem, że wspieracie nas i że cenicie to, co robimy, bo te pieniądze, które nam przesyłacie, jasno nam o tym mówią. Więc bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też wszystkim, którzy wspierają nas za pośrednictwem Buy Coffee tu, czy za pośrednictwem bezpośrednich wpłat na konto, które swoją drogą są dla nas najbardziej takie pożądane z różnych względów, głównie finansowych. Ale dość o tym, dość o tym, choć chciałoby się mówić dłużej o Was, bo jesteście dla nas bardzo ważni. Ale chcę powiedzieć o tym, co dla Was przygotowaliśmy właśnie na jesień. Więc po pierwsze, nowa seria czwartkowa, która startuje 10 października, to jest seria Puzzle Słowa. Seria, w której będę mówił razem z Dawidem Kołodziejczykiem, którego kojarzycie z podcastu Puzzle Wiary, który. Ukazuje się normalnie w czwartki, ale na 72 domnikaniepl w piątki. Razem z nim będziemy rozmawiać w luźniejszej atmosferze, ale na poważnie o lekcji Dwina w starożytnej praktyce modlitewnej modlitwy Słowem Bożym. Oprócz tego, że mamy codzienne komentarze do czytań szalnych, czyli chlebaki, chcemy zaprosić was do tego. Żebyście modlili się Słowem Bożym. Ja sam modlę się w ten sposób często. Jest to dla mnie bardzo ważna forma modlitewna. I seria, którą przygotowaliśmy z Dawidem, która częściowo mówi o technice modlitwy, a częściowo o naszym osobistym doświadczeniu modlitwy Słowem Bożym. Ta seria ma służyć tym, żeby chlebaki prowadziły was i wszystkich widzów chlebaków odbiorców chlebaków do modlitwy słowem Bożym no bo powiedzmy sobie szczerze nie wystarczy wysłuchać homilii czy kazania czy tego komentarza ale trzeba zejść z nim do głębi serca i właśnie o to chodzi żeby ta seria nauczyła nas jak to robić w na co dzień w swojej osobistej modlitwie. Bardzo serdecznie zapraszam na, to, na tę serię. Mam dla Was też dobrą wiadomość na kolejną porę roku, czyli już w zasadzie prawie na zimę, no bo na grudzień. Planujemy rekolekcje adwentowe. Na razie nie zdradzę więcej, jeżeli chodzi o zapisy. W każdym razie już wkrótce Pojawi się informacja o tym, kiedy będą te rekolekcje i kiedy będzie można się na nie zapisać. Te rekolekcje poprowadzę ja, będą to rekolekcje również Lekcja Divina. Najpierw dostęp do zapisów będą mieli nasi ukochani patroni i ukochane patronki. Potem informacja pojawi się publicznie. Jeśli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, zapraszamy Was serdecznie do tego grona, żeby móc wcześniej zapisać się na rekolekcje zanim miejsca rozejdą się jak gorące bułeczki. Chciałbym was zaprosić też do takiego ważnego dominikańskiego wydarzenia, które będzie miało miejsce 7 października. 7 października jest święto Matki Bożej Różańcowej. Różaniec jest bardzo ważny dla Dominikanów. Mam różaniec przy pasie. Nie wiem, czy teraz się do niego dogrzebię, bo na nim siedzę prawdopodobnie. Czy to jest godne miejsce dla różańca? Nie sądzę. To jest różaniec, który noszę. Różaniec, który nosi każdy Dominikanin i każda siostra Dominikanka przy swoim pasie. I właśnie 7 października będziemy celebrować razem taki po pierwsze światowy dzień różańca, ale też moment, który generał naszego zakonu Gerard Timoner określił jako wielką symfonię modlitwy, to jest nawiązanie do listu papieża Franciszka, który wzywa do przygotowania roku jubileuszowego, który startuje w 2025 roku. Będziemy modlić się o godzinie 19 na żywo pięcioma dziesiątkami różańca. Będziemy modlić się zarówno w intencji widzów, dominikanie.pl, ale też we wszystkich intencjach, które nam prześlecie wtedy. Link do formularza, w którym można przesyłać nam Wasze intencje jest już w opisie tego filmu. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyśmy razem byli tego dnia. Mam nadzieję, że uda nam się przygotować takie wyjątkowe miejsce i wyjątkowy wizerunek Maryi na tę wspólną modlitwę, ale na razie nie chcę za wiele zdradzać, bo nie wiem do końca, czy to się uda. No i. To nie jest koniec nowości na najbliższy czas, bo we współpracy z wydawnictwem w Drodze przygotowaliśmy dla Was serię związaną z Janem Pawłem II. To jest miniseria. Widzieliście już pewnie rozmowę z George'em Weiglem ze spotkania autorskiego, które prowadził Tomasz Grabowski. Teraz chcemy przygotować, czy, czy mamy przygotowane dla Was trzy filmy, w których George Weigel, wybitny znawca myśli Jana Pawła II, jego biograf i też w ogóle taki naprawdę łebski myśliciel, czy taki człowiek, który ma też ogromny wpływ na Kościół Powszechny przez swoje teksty czy przez swoje pomysły. Więc ten George Weigel będzie mówił o trzech aspektach nauczania Jana Pawła II. Pierwszy odcinek pojawi się 16 października, czyli w 46. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Zapraszam Was do oglądania tego formatu, ale też do tego, żebyście zajrzeli na wdroze.pl, gdzie możecie znaleźć książki George'a Weigla, wydane przez nasze dominikańskie wydawnictwo. I jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, czyli rekolekcje jubileuszowe Duszpasterstwa Akademickiego Beczka z Krakowa. Beczka świętuje swoje 60. urodziny, i jak co roku zaprasza na takie swoje rekolekcje na dobry początek. W tym roku te rekolekcje mają właśnie taki specjalny charakter, bo będą je głosić byli duszpasterze Beczki od 7 do 9 października w Bazylice Trójcy Świętej w Krakowie. I my zarejestrujemy dla Was te rekolekcje i wrzucimy do internetu, na YouTube. A. Te rekolekcje będą się ukazywać po zakończeniu rekolekcji. Co tydzień rekolekcje są zatytułowane, moim zdaniem bardzo ciekawie. Jak kochać siebie, Boga i Bliźniego. Kolejne konferencje będzie głosił znany Wam zapewne Adam jak będzie Marek Rojszyk i Maciej Roszkowski. Razem trzy dekady, dwie i pół dekady istnienia tego duszpasterstwa. I to jest chyba wszystko, z czym chciałbym Wam. Powiedzieć dzisiaj, na koniec jeszcze raz dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że próbujecie przeżywać swoją wiarę świadomie i chcecie zdobywać jakąś nową wiedzę i głębiej docierać do tego, kim jest Bóg, kim sami jesteście i że robicie to akurat z nami, z Dominikanami. Bo dzielimy się z Wami tym, co dla nas jest autentycznie ważne. I zapewniam Was, że każda z treści, którą znajdujecie na naszych kanałach, właśnie płynie z takiego głębokiego przekonania, że to jest coś, co jest dobre, i to jest coś, co daje pożytek, i to jest coś, co, jak sądzimy, jest potrzebne i nam, i Wam. Dziękuję jeszcze raz naszym patronom. I Wam, którzy po prostu oglądacie nasze treści, zostawiacie komentarze, to wszystko jest dla nas bardzo ważne. Dziękuję i do zobaczenia w różnych miejscach, może na żywo, może w internecie. Szczęść Boże. Zostaw lajka lub komentarz.